zastanawialiście się kiedyś, co czytają ludzie w powiecie wieruszowskim? Kto korzysta z bibliotek? Co na swoją lekturę wybiera burmistrz, starosta? Co czytają prywatni przedsiębiorcy? Czy zastanawiał was też na przykład, co czyta wasza sąsiadka z bloku? Czym ci wszyscy ludzie kierują się podczas wyboru swojej lektury? Dziennikarze szkolnej telewizji Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Wieruszowie postanowili to sprawdzić. Do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie wspólnie z Lovier TV zaprosiliśmy tych, którzy znani są z racji pełnienia swojej funkcji, a niekoniecznie z tego, że czytają książki. A czytanie to bardzo ważna sprawa. Wiemy o tym nie tylko my, bywalcy biblioteki, ale również wszyscy mieszkańcy powiatu wieruszowskiego. Zapraszamy na cykl spotkań Spotkajmy się w bibliotece. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie z Lovier TV zapraszają. Spotkajmy się w bibliotece i porozmawiajmy o naszych ulubionych książkach. Może dzięki tym odcinkom znajdziecie Państwo coś dla siebie. Spotkajmy się w bibliotece. Mam się grzecznie przywitać z widzami i pewnie powiedzieć też to, że lepiej czuję się z drugiej strony kamery. Z drugiej strony kamery, to czego Państwo nie widzicie, stoją i stoi pomysłodawczyni akcji, która zachęca do czytania, akcji, która toczy się w tym kraju od wielu, wielu wieków i przynosi takie, a nie inne efekty. Staramy się to przełamać. Dużą część skupiliśmy się na tym, żeby koszula mi się nie rozjeżdżała, ale skupmy się na książkach. Drodzy Państwo, gdybym miał przystąpić do tego rok temu, na pewno nie siadłbym tutaj, bo stanowiłbym hipokrytę. Człowieka, który na długi czas odszedł od książek. Ale nowy rok i postanowienia zaowocowały tym, że mogę postawić przed Państwem taką oto kolumnę książek, które nie tyle udało mi się przeczytać, które przeczytałem w tym roku i które ponownie wciągnęły mnie właśnie w czytanie. Mamy pewnie, tak jak będziemy siadali po kolei, wyrazić siebie poprzez książkę, książkę poprzez siebie i powiedzieć, dlaczego ona jest ważna i żeby to szczerze zabrzmiało. Żeby to szczerze zabrzmiało, to książka dla mnie jest substytutem nałogów. I to mówię zupełnie szczerze. Może zastąpić pewnego rodzaju uzależnienia. Zresztą nie wyobrażam sobie ani szpitala, ani specjalistycznych ośrodków bez książki. Wszędzie są tam biblioteki, ba, sięgnijmy nawet dalej. Więzienia. Więzienia to miejsca, gdzie najwięcej się czyta, drodzy Państwo. Bo książka to wolność, bo książka to wychodzenie na zewnątrz. Prezent od Beaty Wanik. Amozos, jak uleczyć fanatyka. Janusz Głowacki. O, z tej książki możemy się dowiedzieć na przykład, co myślała żona Aleksandra Forda, gdy tłumaczyła jego ostatnią taśmę, gdzie mówił, dlaczego popełnił samobójstwo. O, mistrzowie felietonów, to coś dla naszych rodzimych dziennikarzy. Polecam serdecznie. Może styl i wszystko, co związane z pisaniem, zmieni się. Widal, nie oglądaj się w stronę Sodomy. Może ktoś wreszcie popatrzy inaczej na homoseksualistów. A, Joanna Chmielewska, klin. Taki klin na trzeźwienie akurat. Nie pamięta się tego, co napisane. I Mario Puzo. Fantastyczna książka, fantastyczny film, fantastyczny element w ogóle kultury. Tak tylko sięgnąłem po to, bo skojarzyło mi się, że Mario Puzo sięgnął po pióro, aby napisać tę pozycję w wieku 45 lat. Jeden z dyskontów spożywczych na naszym terenie, który prowadzi także nie tyle regał z książkami, co kupę z książkami. Trzeba po prostu zanurkować w te nasypane coś i wybrać to, co najlepsze dla siebie. Przypomina mi się scena z Trainspotting, kiedy też trzeba zanurkować po to, żeby coś osiągnąć. Tego nie będę polecał, bo pewnie wzbudzi to kontrowersję i zostanę nazwany lewakiem. Jerzy Urban, grzechy chodzą po ludziach. Szczur. Andrzej Zaniewski i Dzięki okrutności życia zwierząt też dowiemy się dzięki tej książce, jak okrutni jesteśmy my, ludzie. No i William Wharton, Nigdy mnie nie złapiecie, ojciec ptaśka tak naprawdę. Paweł Hiller, opowieści chłodnego morza. McLean, rzeka śmierci i przerażający
raport o stanie nas samych, czyli Polska odwraca oczy. Ale to, co jest siłą, to, co jest siłą dla mnie i to, co stanowi siłę, to książki, które zawierają mnie samego. Książki, w których mogłem się odnaleźć i książki, które dały mi siłę. Zresztą cały czas powtarzam, że chodzę do kina na filmy, które dają siłę i czytam książki, które dają siłę. Martin Eden, Jack London. Tak naprawdę przeczytałem książkę w dużej mierze dawno, dawno temu, która nie tylko ukształtowała mnie, ale też stała się samospełniającą się przepowiednią według Michała Gajdy. Co mam wam powiedzieć? Znajdujcie właśnie w książkach siłę. Szukajcie siebie i szukajcie dróg. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, jest mnóstwo komunałów dotyczących książek i tego, że się żyje dwa razy i tego, że są one antidotum na życie. Otwieram książkę i czytam, że pochyliła się ku niemu z błagalnym wyrazem oczu. A kiedy spojrzał na jej delikatną twarz i zatonął w jej wzroku, tak czystym i jasnym, ogarnęło go z dawna już znane poczucie własnej nikczemności. Bardzo bym chciała, abyś przestał palić, szepnęła. Zrób to proszę, dla mnie. No dobrze, rzucę palenie, wykrzykła. Bardzo chciałbym, ale jest też wiele ważniejszych rzeczy w tej książce. W książce, którą znajdziecie w Bibliotece Miejskiej w Jaruszowie. Tak mam Państwu przyjemność przedstawić książkę Jasia Gawrońskiego pod tytułem Kolacja z papieżem i inne historie. Może kilka słów w ogóle o autorze, który właśnie on mnie bardziej zainspirował do tego, żeby tą książkę przeczytać. Bowiem jest to syn naszego dyplomaty przedwojennego i poetki włoskiej. I stał się już w dorosłym życiu dziennikarzem, który w różnych miejscach świata odwiedzał głównie takie znaczące osoby, które miały wpływ na politykę, miały wpływ na medycynę czy na rozwój gospodarczy państw, ale także przeprowadził dwa wywiady z papieżem i stąd ten tytuł Kolacja z papieżem. Pierwszy ten wywiad dotyczył właściwie tych spraw, które dotykały jakby Polski. Tak, papież, kiedy został wybrany, kanon Wojtyła został wybrany na papieża, no to następowały po pewnym czasie zmiany w Polsce, ale i w całej Europie. I stąd też był osobą, która szczególnie interesowała Jasia Gawrońskiego, jak on postrzega politykę. I trzeba powiedzieć, że dla nas papież zawsze był przywódcą duchowym. Natomiast z tego wywiadu wynika, że papież był znakomitym politykiem, orientującym się bardzo dobrze w wszystkich problemach politycznych Europy i świata. I także miał swój punkt widzenia na te przemiany w Polsce, które następowały, ich uzasadnienie, ale także to, co po tych przemianach nastąpiło. I takie znamienne wypowiedzi papieża na zadane pytania, jak to się w ogóle stało, że w Polsce po przemianach 89 roku, kiedy właściwie władze przejęły nowe siły polityczne, że po pewnym czasie nastąpił powrót w wolnych już wyborach do tych ugrupowań, które sprawowały władzę przed tymi zmianami. Papież to w taki prosty sposób wyjaśnił, że nowy obóz władzy nie był przygotowany do sprawowania władzy i nie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi. Natomiast poprzedni obóz władzy, czyli ten związany z komunizmem, miał dobrze przygotowanych ludzi do sprawowania władzy i także dysponował określonym kapitałem, który pozwolił na znacznie lepsze zaistnienie w wyborach, aniżeli miały inne podmioty wówczas występujące na tym rynku politycznym.
poza tym dysponował ludźmi, którzy potrafili zarządzać, również przejęli jakby część majątku, z którego czerpali korzyści. I także, co się dało zauważyć w Polsce, to to, że właśnie ludzie, klasa robotnicza, która liczyła na to, że po zmianie systemu będzie im lepiej, to jednak nagle się ich sytuacja pogorszyła. A przede wszystkim z tego względu, że byli to ludzie nieprzygotowani do samodzielnego funkcjonowania w gospodarce rynkowej, byli przygotowani raczej do tego, żeby czerpać pewną pomoc od państwa w formie bezpłatnej edukacji, pomocy społecznej, zapewnienia miejsc pracy, a teraz nagle trzeba było się starać we własnym zakresie podejmować różne inicjatywy. I myślę, że jakby z tego, co mówi papież, jego zainteresowaniem było, żeby Polska również wstąpiła do Unii Europejskiej. To zresztą często podkreślamy. Ale też nie tylko po to, żeby powiedzmy być wśród tych państw, tylko po to, żeby wnosić swoje wartości, ale także czerpać z tych doświadczeń, umiejętności tych narodów, które już w tej demokracji dawno okrzepły i szybko się rozwijały. To jest powiedzmy jeden taki z elementów opowieści z wywiadu, który Jaś Gawroński odbył z papieżem. Muszę powiedzieć, że Jaś Gawroński ze względu na swój ciekawy życiorys, ponieważ on był redaktorem mediów, zarówno telewizyjnych, jak i wydawnictw gazetowych. Był korespondentem w wielu państwach, między innymi w Warszawie, ze względu na to, że swoje korzenie miał również polskie, więc władał językiem polskim, władał językiem włoskim i stąd też był korespondentem przez dłuższy czas w Warszawie dla mediów włoskich, ale także i jeździł po świecie w różne miejsca takie, gdzie ważne wydarzenia się działy albo inspirowały go osoby, które tam sprawowały władzę w tych państwach. I trzeba też tutaj powiedzieć, że interesowali go głównie dyktatorzy, ludzie, którzy sprawowali władzę autorytarnie. Stąd też odwiedzał takie państwa, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego. Był w Kirgistanie na przykład, ale także w krajach azjatyckich typu Korea Północna, czy też spotykał się z przywódcą Kuby, Fidelem Castro, bowiem interesowało go przede wszystkim to, w jaki sposób ci ludzie i co ich motywuje do takiego sposobu sprawowania władzy. I myślę, że warto poczytać właśnie o tym, co ci autokraci mówią na temat sprawowania swoich rządów. Myślę, że możemy tak po przeczytaniu takiej książki jakby odnieść się do naszej rzeczywistości i uzmysłowić sobie, że my żyjemy rzeczywiście w wolnym kraju, mamy swobodę wyboru i możemy decydować o sobie i jednak ten rozwój, który u nas następuje zarówno społeczny, jak i gospodarczy ma znacznie ciekawszy i lepszy przebieg, aniżeli w innych państwach, które też wychodziły z komunizmu. Stąd też polecam tą książkę do przeczytania. Jeszcze tak na koniec powiem tylko, że jest takie państwo, które się nazywa Bhutan, nawet nie wiem, czy sobie możemy kojarzyć, co to jest za państwo, ale tam nie stosuje się mierzenia rozwoju gospodarczego produktem krajowym brutto, tylko produktem szczęśliwości brutto i to przywódca ich tutaj w tej książce uzasadnia właśnie z wywiadem, w wywiadzie z Jasiem Gawrońskim. Rodziłem się w górach, po górach chodziłem. Szlaki górskie to do pewnego momentu była moja pasja, kiedy był na to czas i możliwość. Dzisiaj mieszkam na terenach nizinnych, ale nie zmieniło to moich zainteresowań. O tyle były one zawsze bardzo fascynujące, że moja młodość przebiegała w tych czasach, kiedy polska szkoła himalaizmu odnosiła największe sukcesy. Miałem możliwość spotkać na żywo
Jurka Kukuczkę, Wandę Rutkiewicz. W związku z tym i ogromne zainteresowanie górami, tymi najwyższymi, tymi niższymi. Dzisiaj mamy dostęp do wielu publikacji, które dokumentują tamte wspaniałe czasy Polskiej Szkoły Himalaizmu. I ja również chciałbym Państwu polecić taką książkę, która jest nowością na przełomie roku, tytuł Kurtyka, sztuka wolności. Autorka Bernadette MacDonald, kanadyjska autorka, która zajmuje się opowieściami o górach i tymi wspaniałymi, ale czasami również tragicznymi wyczynami ludzi, którzy próbują zmierzyć się z najwyższymi górami świata. A książka o tyle ciekawa, że Wojciech Kurtyka to jeden z tych, który zaliczany jest do tej wspaniałej szkoły polskich himalaistów, ale który przeżył, który nie został w wysokich górach. Pięknie opisana jego biografia o trudnym dzieciństwie, o fantastycznych początkach jego kariery i alpinisty, i himalaisty. Pięknie opowiedziana historia jego przygody z górami jako alpinisty i himalaisty. I również wspaniałe epizody związane z tym, jak kiedyś trzeba było radzić sobie, żeby móc wyjechać poza granice Polski i zdobywać najwyższe góry. O tyle ciekawa książka, że nie jest poświęcona takiej ogromnej presji bycia tylko i wyłącznie zawsze na szczycie, ale przede wszystkim na mierzeniu się z górami z punktu widzenia skali trudności, różnych tras, które pokonywał. Ale oczywiście w tej książce również znajdziemy kwestie wspomnieniowe poświęcone takim polskim tuzom alpinizmu, między innymi właśnie Jurkowi Kukuczce, który z nim chodził, a może on z nim chodził, na najwyższe góry świata. Jeszcze raz polecam. Polecam, bo przecież tak naprawdę bardzo wielu z nas wyznaje tą zasadę, że wszystko, co piękne, jest w górach.